I będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani przyjaciele, oblubieńca. Dziś środa w oktawie Wielkanocy. Skłamałbym, gdybym powiedział, że to najpiękniejszy dzień mojego życia. Ale Słowo Boże znów przychodzi z pokrzepieniem i pocieszeniem. Ewangelia, którą dzisiaj Kościół czyta na mszy świętej, to uczniowie zdążający do Emaus. 24 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza. Dwa wersety, które w sposób szczególny do mnie przemawiają z tego fragmentu. Dialog uczniów zdążających do Emaus z Jezusem, który się do nich dołączył. A myśmy się spodziewali, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Oni wiedzą, że Jezusa nie ma w grobie. Dalej mówią, że kobiety powiedziały im, że widziały aniołów, że Jezusa nie ma w grobie. Spełnia się to, co Jezus przepowiedział, a oni mimo wszystko odchodzą, idą do Emaus, uciekają ze smutkiem, ze spuszczonymi głowami. A myśmy się spodziewali. A Jezus odpowiada na to: o nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego wszystkiego cierpieć, aby wejść do swej chwały? A ja się spodziewałem, że może nie przyjdzie do nas ta epidemia, do Polski. Może nie przyjdzie na Podlasie, może nie przyjdzie do Łomży, a może nikt z naszej parafii nie będzie cierpiał z powodu tej choroby. A myśmy się spodziewali. A może dzisiaj się czegoś spodziewasz, albo spodziewałeś i się rozczarowałeś. I tyle pytań się budzi. Jak długo ta epidemia, jak długo ten kryzys, jak będzie po kryzysie? Czy będziemy sobie podawać rękę i ściskać się na przywitanie, jak kiedyś? Czy to już tak zostanie? Czy do kościoła będzie nadal przychodzić po 5 osób, mimo że już przejdzie epidemia? Czy będą szczepionki i czy te szczepionki są dobre czy złe? W międzyczasie, czy to jest epidemia naturalna, czy atak biologicznej broni? Czy to jest wszystko normalne, czy sterowane? Czy to jest logiczne, że gdzieś może być więcej ludzi, a gdzieś może być mniej? Czy to wszystko jest sprawiedliwe? Czy te 5G, o którym gdzieś tam w internecie się mówi, a który temat jest zamiatany pod dywan, czy on jest dobry, czy zły? I tak dużo się spodziewamy, tak dużo w naszych sercach pytań. I czasem wcale nie jest to myślenie optymistyczne i perspektywiczne. Nie ma tu za bardzo nadziei. I wtedy właśnie trzeba chwycić Słowo Bożego. Wtedy trzeba spojrzeć na karty Słowa Życia Jezusa. Na Jezusa, który mówi: o jak nierozumni, nieskore są wasze serca do wierzenia. Że ja wam daję życie, ja wam daję nadzieję, że jestem większy od wszelkich kryzysów, pandemii, ataków, wojen, kryzysów, przepychanek. Jestem większy od tego. Jezus jest większy nawet niż śmierć. Większy niż szatan i wszystkie jego dzieła i jego słudzy. Jezus to wszystko zwyciężył, zmartwychwstając. Poznajmy Go po łamaniu chleba. Poznajmy Go, kiedy Pisma nam wyjaśnia. Niech serca nasze pałają, tak jak uczniom w Emaus. Niech nasze serca rozpali nadzieja. Dziś też znalazłem karteczkę, werset, fragment z pierwszego listu do Koryntian 15, 57-58. Ten fragment już od jakiegoś czasu wisiał u mnie na drzwiach, aż się do niego przyzwyczaiłem i przestałem na niego patrzeć. Dziś mi się przypomniał i spojrzałem na niego. A to słowa, które święty Paweł pisze. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi,
bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. Bądźcie wytrwali, niezachwiani, zawsze ofiarnie zajęci dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu. On zna twoje serce, zna twój trud, zna twoje troski. On się zatroszczy. Tylko mu pozwól, a on okaże swoją potęgę, chwałę i moc. Bądź błogosławiony, Panie Jezu, Słowo, który odpowiadasz na moje trudności, na moje wątpliwości, na moje lęki, na moje rozczarowania. Zawsze, kiedy mówię, a ja się spodziewałem, a ja myślałem, a ja miałem nadzieję, a się jednak rozczarowałem. Ty, Jezu, przychodzisz mi z pokrzepieniem w Twoim Słowie. Bądź uwielbiony i bądź wywyższony w moim życiu. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Bogiem. Tobie oddaję pierwszeństwo. Tobie zaufałem i bać się nie będę. Tobie zaufałem i nie zawstydzę się na wieki. Amen. Niech was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Pozdrawiam. Pa, pa.